Jo, że się tak wyrażę, w odpowiedzi na filmik Zaremskiego, pana Krzysztofa Zaremskiego, który kilka dni temu dodał film z niemieckiego placu, jaka jest cena Audi A3 8V, czyli dokładnie tego samego modelu. Jestem, powiedzmy, właścicielem takiego samochodu i mogę również coś powiedzieć na ten temat. Samochód już na zimowym setupie, kupiony w niemieckim Kumisie w maju tego roku. Jak widzimy, swoje blachy mamy. Samochód kupiony w maju tego roku i prawdopodobnie od grudnia, bo do wtedy jest książka serwisowa, grudnia zeszłego roku, do maja stał w tym Kumisie. Ale zdecydowałem się go nabyć. Mamy tutaj kilka, powiedzmy, bolączek takich. Tu jest troszkę porysowany zderzak, tak bardziej, bo generalnie cały zderzak jest, powiedzmy, wyjechany z niemieckich autostrad. Widać to, jeśli również spojrzymy na przebieg, maska będzie troszkę też w białych kropkach, ale nie wygląda to najgorzej. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać. Samochód prezentuje się następująco, jest troszkę brudny, ale nie może być czysty, kiedy od tygodnia pada deszcz. Dzisiaj jest niedziela, mamy fajne słoneczko i przez ostatni tydzień samochód zrobił ponad 3,5 tysiąca kilometrów. Ma się dobrze. Jeśli chodzi o zderzak tylny, tutaj pani mi wjechała w przysłowiową dupkę parę dni temu. Będziemy działać również w tym temacie. Przyciemnione szyby to już jest mój pomysł. Jeśli chodzi o jakieś, powiedzmy, modyfikacje, to jest tutaj odpalenie na przycisk, czyli odcięcie zapłonu zrobione i blokada skrzyni biegów. Pewnie interesuje Was, jak to wszystko wygląda w środku. Te czerwone ringi to również jest mój pomysł. Samochód prezentuje się tak, z nawigacją, klimatyzacja dwustrefowa, skrzynia sześciobiegowa manualna. Jeśli byście chcieli więcej, żebym opowiedział o tym samochodzie, to piszcie w komentarzach. Cena takiego egzemplarza jest to Audi A3 8V z 2013 roku, dwulitrowy diesel. Cena 10 900 euro. A jeśli chodzi o przebieg, to prezentuje się następująco. Zniknęło, ok, już włączam. To jest przebieg 191 tysięcy przeszło. Takie są przebiegi niemieckich samochodów i jest to przebieg prawdziwy. Dzięki za obejrzenie. Jakbyście chcieli więcej się dowiedzieć coś o tym samochodzie, żebym opowiedział, to dajcie znać. Nagramy kolejny filmik. Do usłyszenia.